Nauczyciele i rodzice protestują w związku z wyborem nowego dyrektora szkoły podstawowej nr 1 we Wschowie. Kolejny dzień z Januszem Korczakiem przygotowało wschowskie SOSW, a w Sławie rozmawiano o współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ponadto Straż Pożarna we Wschowie otrzymała sztandar, zakończyły się eliminacje do festiwalu Śpiewać może każdy, mieszczański jarmark produktów tradycyjnych znalazł niemieckiego partnera. Środa, 30 maja, Natalia Malanowska, Wiadomości ZW, zapraszam. Dwudziestego maja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Dzień z Januszem Korczakiem. Spotkali się ze sobą przedstawiciele samorządów szkolnych z terenu gminy. Forum odbywa się po pewnej przerwie, więc może nie ma tych szkół tak dużo, ale mam nadzieję, że to są te pierwsze koty za płoty, a już w następnym będzie więcej. Dzisiaj są u nas oprócz SOSW, my mamy tutaj samorząd szkoły podstawowej gimnazjum, to gościmy pierwszy zespół szkół, gimnazjum numer 1 we Wschowie, gimnazjum numer 2, szkołę podstawową numer 2, szkołę w Giniu, szkołę w Siednicy i szkołę z Łysin. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Sławie przedstawiono sprawozdanie z programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie przedstawiła kierowniczka referatu rozwoju lokalnego i promocji gminy Małgorzata Sobczak. Że kwota środków przyznanych na realizację programu wynosiła 162 200 zł. Kwota środków wykorzystanych przez organizacje pozarządowe wyniosła 156 402 zł i 87 groszy. Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przyznano 158 200 zł i na upowszechnianie zadań w zakresie kultury sztucznej kultury 8 000, z tym, że zostało wykorzystane 400. Z powyższych danych wynika, że na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu jest przekazywana jednak znaczna część środków w porównaniu do na przykład zadań kulturalnych. Powiatowe obchody Dnia Strażaka stały się okazją do wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej we Wschowie oraz awansów i odznaczeń. Uroczystości zaczęły się w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa, kontynuowane były na rynku przed ratuszem. Siedziba komendy mieściła się przy ulicy Daszyńskiego, natomiast garaże samochodów gaśniczych przy ulicy Strażackiej. W skład załogi wchodziło 3 kierowców wspieranych przez strażaków ochotników. Obszar działania komendy obejmował miejscowości Sława, Ciosaniec, Klinkyngowa, Jewo i Wschowa. Wschowska komenda to jedyna jednostka w naszym województwie, która do dnia dzisiejszego sztandaru nie posiadała. Idea ufundowania tego zaszczytnego symbolu narodziła się już 2 lata temu, podczas nadania sztandaru wschowskiej policji. Pomysłodawcą był świętej pamięci starosta Marek Kozaczek. Wspólnie z komendantem Przemysławem Glińskim ustalili, że rok 2012 będzie bardzo dobrym momentem do tak szczególnych obchodów święta strażaka. Cieszę się, że dzisiaj możemy przekazać dar społeczeństwa powiatu wschowskiego dla naszych strażaków. Sztandar jest dowodem uznania za ich trud i poświęcenie włożone w służbę na rzecz ochrony zdrowia, życia i mienia mieszkańców naszego powiatu. Możecie go dumniej skomarować. Uchwalę żyzny! W Szlichtyngowej odbyły się 26 maja powiatowe eliminacje do turnieju Euro Lubusik 2012. W sobotę mecze dwójek rozgrywały młode siatkarki, w niedzielę we Wschowie walczyły ze sobą dwójki siatkarzy. W dniu dzisiejszym rozgrywamy żeńską część Euro Lubusika. No są to eliminacje wojewódzkie do właśnie turnieju o nazwie Euro Lubusik, rozgrywany praktycznie w trakcie rozgrywek Euro 2012. Pary pochodzące, przynajmniej jedna zawodniczka musi pochodzić z terenu województwa lubuskiego. Grają w parzówkę, w siatkówkę parzową. Są to 3-stopniowe eliminacje. Pierwsza eliminacja powiatowa, którą właśnie w tej chwili oglądamy. Następnie jest regionalna i finał wojewódzki. Dwie pary z dzisiejszej eliminacji awansują do rozgrywek regionalnych. Stamtąd 3 pary do ścisłego finału.
28 maja po raz ostatni w tym roku szkolnym poradnia psychologiczno-pedagogiczna zorganizowała spotkanie z rodzicami pod nazwą Szkoła dla rodziców i wychowawców. Główne motto szkoły dla rodziców brzmi: wychowywać to kochać i wymagać. Może zaczniemy od pytania, czym jest szkoła dla rodziców i wychowawców? W naszym pojęciu szkoła dla rodziców wychowawców to jest takie spotkania, które mają na celu wzbogacić rodziców o nowe doświadczenia, nowe przemyślenia, refleksje na temat sposobu wychowania dzieci. Czyli ciągle szukamy, myślę, tych sposobów dotarcia do dzieci, bo szczególnie w tym okresie, myślę, dorastania dochodzi do takich momentów trudnych, szczególnie, że dzieci zmieniają nam się dosyć gwałtownie, prawda, z takich szczęść dobrych, fajnych, miłych, często w ostre, nie wszystkich dotyczy, ale większości. Myślę, że tutaj dużo zależy od rodziców. Wierzymy, że tak naprawdę rodzice są najważniejsi, jeżeli chodzi o rozwój swojego dziecka. W takim razie, jak zostać się dobrym rodzicem? W czym tkwi sekret? Ja myślę, że przede wszystkim trzeba słuchać swoich dzieci i umieć z nimi rozmawiać, tak? Być konsekwentnym, wymagać od dzieci, ale też przede wszystkim jak najbardziej je kochać. 29 maja o godzinie 14 przed Wschowskim Ratuszem spotkali się rodzice oraz nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 1 we Wschowie, wyrażając w ten sposób swoje niezadowolenie z wyniku konkursu na dyrektora SP1. Miało być głośno, miała być demonstracja, na razie jest pokojowo. I będzie pokojowo. Myślę, że będzie pokojowo z tego względu, że tak jak już mówiłam, naszym protestem jest odniesienie się do właśnie moralności człowieka. Myślę, że gmina jako reprezentujący nas ludzi, oni powinni spostrzegać to właśnie z rangi rodziców. Myślę, że nasza pani dyrektor, obecna pani Patalas, jest naprawdę osobą na odpowiednim stanowisku. Jest to osoba, która wita nasze dzieci, żegna nasze dzieci, jest bardzo dobry kontakt, jest świetnym menadżerem naszej szkoły, pozyskuje pieniądze unijne, projekty. Także myślę, że dzisiejszy protest ma odzwierciedlenie, że chcemy ją dalej. Chcemy ją dalej z tego względu, że jest ludzka, można z nią porozmawiać i nikt się jej nie boi. Praktycznie wszyscy mają otwarte drzwi, obojętnie o której godzinie przyjdą, zawsze są wysłuchani i podejmowane są decyzje. Bardzo korzystnie dla Wschowy zakończyły się prowadzone przez dłuższy okres czasu poszukiwania niemieckiego partnera, który chciałby uczestniczyć w tegorocznym mieszczańskim jarmarku produktów tradycyjnych. Dowiedzieliśmy się, że jarmark mieszczański, który odbędzie się we Wschowie na początku lipca, uzyskał strategicznego partnera. Tak, udało się po dosyć długich staraniach pozyskać partnera, który jest potrzebny do tego, aby móc złożyć wniosek do Euroregionu, który zaowocuje tym, że ta impreza będzie dofinansowana. Partner strategiczny i bardzo mocny partner, ponieważ jest to powiat gerlicki. Powiat Gerlitz zaoferował się, że w ramach naszej być może nawet szerszej współpracy na przyszłość przyjedzie tutaj, wystawi swoich wystawców, a my zobowiązani jesteśmy napisać wniosek, który będzie dofinansowany. Czyli chodzi o kwotę 12,5 tysiąca euro, tak było mówione? Tak, dokładnie. Kwota, którą można uzyskać, to jest 12,5 tysiąca euro, czyli tak na okrągło licząc około 50 tysięcy złotych. Myślę, że gra warta świeczki. Problem jest może tylko jednej natury, że te pieniądze są w ramach programu Polska Saksonia. Problem jest tylko taki, że te pieniądze trzeba wyłożyć, prawda? Nie ma tutaj możliwości zaliczkowania do przodu. Projekt musi być zrealizowany, rozliczony. Dopiero później można starać się o płatność, która niestety przypuszczam, że w najlepszym układzie będzie to trwało około pół roku. No ale coś za coś. Dwudziestego maja w Domu Kultury w Sławie odbyły się trzecie eliminacje 12 Festiwalu Piosenki i Śpiewać Może Każdy. Komisja konkursowa przyznała statuetki Małego Mikrofonu w drugiej grupie wiekowej, Aleksandrze Grzmil, Katolicka Szkoła Podstawowa Żary oraz w czwartej grupie wiekowej Aleksandrze Buchwald, M.O.K. Leszno. To już ostatnie eliminacje do konkursu Śpiewać Może Każdy. Kto dziś wystąpi? Sami jesteśmy zaskoczeni obrotem frekwencji, bo tak się złożyło, że na pewne terminy jednak musimy sobie zawsze dozować do eliminacji. 40 wykonawców, a okazuje się, że mogło być 60.
Także ogrom zainteresowania to tylko cieszy, że chcą młodzi ludzie przyjeżdżać. W czterech kategoriach szczególnie nas cieszy, że ostatnia kategoria wiekowa, ta najstarsza, jest bardzo liczna. A czy już zaczęły się przygotowania do czerwcowego finału? Tak. No myślę, że będzie fajnie, jeżeli pogoda dopisze, to będzie bardzo fajna impreza. Zapraszamy 17 czerwiec, godzina 15, niedziela. Pszczek okruszek, pszczek kłębuszek, bardzo go lubię, przyznać to muszę. Pszczek okruszek, kłębuszek, jest między nami sympatii nic. Wystarczy tylko, że się poruszę, zaraz przybiega ze mną być. W najbliższy weekend zapraszamy na szereg imprez odbywających się na terenie powiatu wschowskiego. Już w piątek 1 czerwca Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty zaprasza na kolejne spotkanie z podróżnikami. Tym razem gościem będzie Dorota Łajło, która opowie o afrykańskiej Dolinie Omo. Natomiast 3 czerwca w Siedlnicy o godzinie 10 odbędą się Mistrzostwa Ziemi Wschowskiej w skokach przez przeszkody, a o godzinie 12.30 rozpocznie się drugi rodzinny Dzień Dziecka. Organizatorami są Klub Jeździecki Tradycja oraz Stowarzyszenie Odnowy Samorządu. Więcej o weekendowych imprezach można przeczytać na portalu zw.pl.